9-11, witam Państwa. Jest taka sytuacja, że prowadzę z tym panem posłem witam od jakiegoś czasu na konferencji na Twitterze prasowej w kilku sprawach. W sprawie referendum, w sprawie imigrantów i w sprawie ważnych dla Polaków spraw oraz łamania przez panią marszałek Kidawę-Błońską regulaminu Sejmu. Zwrócił. Podczas składania wniosku formalnego dzisiaj pani Kidawa... Zwrócił na mnie uwagę ten... na siebie ten pan uwagę moją tym, że wpuścił 2 tygodnie temu, proszę państwa, samoobrony do Sejmu i pozwolił wykorzystać... Rzucącemu samoobrony panu Leszkowi Kuropatwińskiemu. Witam państwa. Sejm, konferencję prasową w Sejmie do jako pierwszy wystąpienia Lecha Kuropatwińskiego z samoobrony, co jest bardzo Sejmu, ważne na którym był i bardzo... ...wszystkich opcji politycznych. Zmusili panią premier do podjęcia decyzji o ogłoszeniu klęski żywiołowej. Za co panu Armandowi wiąże. Bardzo dziękuję, chociaż o jest infamisem niestety o 18 kwietnia. To nie chodzi o referendum, ale wiemy, że ogłoszenie klęski suszy da nam 2015 roku, bo głosował za gender. No, ale teraz jego działanie oceniam bardzo tutaj pozytywnie. Jest jakby dobrym przykładem na to, że jednak... Łańska cenzurowała moje wypowiedzi, wyłączała mi mikrofon, stało? Uniemożliwiła mi złożenie wniosku formalnego i wykluczyła mnie z obrad. Natychmiast przygotowałem odwołanie od tej decyzji i zgodnie z regulaminem Sejmu i z tradycją pani marszałek powinna była przerwać obrady, zwołać posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i ona powinna rozpatrzyć moje odwołanie natychmiast i podjąć decyzję, czy ta decyzja jest prawomocna, czy nie. Tymczasem pani marszałek wydała decyzję, żeby mnie po przerwie na salę obrad nie wpuszczać nawet do kuluarów sejmowych, co jest rażącym złamaniem prawa przez panią marszałek Kidawę-Błońską. No naprawdę, ja napisałem, że Sejmu takie czy nie bierze pan pod uwagę, że Kidawa mści się za konferencję prasową z samoobroną 2 tygodnie raz to temu? Było grupa posłów samoobrony, drugi raz to był poseł Antoni Macierewicz i za każdym razem natychmiast odbywało się posiedzenie Komisji Regulaminowej, która rozpatrywała odwołanie złożone przez posła. Dzwonił do mnie w międzyczasie pan poseł Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Tak, to jest, na chwilę przerwijmy, bo to jest bardzo ciekawe, bym się włączył aktor. Proszę państwa, ta osoba nie jest nikim w tej chwili, znaczy jakimś tam prezesem partii. I on ma tu wejście i on sobie tu występuje, Zbigniew Z. I to, co mówi, to naprawdę jest zupełnie co innego. Nie kojarzy się jak najgorzej. Właśnie. Już nie jest eurodeputy. Jest nikim po prostu. Nie ma co tutaj właściwie w tym Sejmie robić. A jednak wpuszcza go jego kolega partyjny. Tu akurat wprowadził go Jaki. Tym bardziej, ja po prostu, panie Armandzie, panu bardzo dziękuję za to, co pan zrobił. I to, że mszczą się na panu Kidawa-Błońska, no to, to tylko dobrze o panu świadczy. Znaczy się, że poruszyć się udało panu poważną sytuację. Jeszcze raz kuluarów sejmowych, co jest rażącym złamaniem prawa przez panią marszałek Kidawę-Błońską. Były już w historii polskiego Sejmu takie przypadki, że posłowie zostali wykluczani z obrad. Były to 2 przypadki. Raz to była grupa posłów samoobrony, drugi raz to był poseł Antoni Macierewicz. I za każdym razem natychmiast odbywało się posiedzenie Komisji Regulaminowej, która rozpatrywała odwołanie złożone przez posła. Dzwonił do mnie w międzyczasie pan poseł Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. I nakłaniał mnie, mając pełną świadomość, ale z premedytacją usiłował wywrzeć na mnie presję, żebym już nawet nie próbował wchodzić na salę sejmową, bo ma świadomość, że doszło do wielu bezprawnych działań pani marszałek.
Kolejna sprawa. Brałem udział po wykluczeniu w głosowaniach. Te głosowania powinny być powtórzone, powinny być unieważnione. No całkowita pani marszałek racja. Także zdaje się nie reaguje się zupełnie na w to, co się nie dzieje. Mieści, nie zna po prostu regulaminu Sejmu, ale to nie jest aż tak ważna sprawa. Ważniejsza sprawa to są powody, jakie zdecydowały o tym, że pani Kidawa-Błońska zdecydowała się kneblować mi usta. Otóż ważna sprawa dla polskich obywateli, dotycząca przyjmowania imigrantów z Azji i z Afryki, fali imigrantów z tamtego rejonu świata. Jak się okazuje, argumenty, które przedstawiłem, musiały być bardzo trafne, skoro pani Kidawa-Błońska zdecydowała się uniemożliwić mi wypowiedź i przedstawienie argumentów. Proszę Państwa, przebogata Arabia Saudyjska nie przyjmuje ani jednego uchodźcy. Za to deklaruje, że może setki meczetów sfinansować budowę setki meczetów na przykład w Niemczech. Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, inne kraje także nie przyjmują imigrantów. Gdzie no, są racja. Sąsiadami de facto, bliskimi sąsiadami i z tego Wielka samego racja. Kręgu kulturowego i geograficznego, co uchodźcy. Naprawdę mówi pan zupełnie inaczej niż ten osobnik. Być może pan Ryfiński od czasu, kiedy jest niezrzeszony w klubie Świńskiego Ryja w języku niemieckim czy holenderskim stał się powiedzieć. Rośnie bardziej wolnym człowiekiem. Są bardzo roszczeniowi. I nie byłoby w tym może nic złego, gdyby nie to, posłuchajmy, że polscy fragment. Obywatele, miliony polskich obywateli musieli wyjechać z Polski, gdyż nie mają tutaj możliwości znalezienia godziwie płatnej pracy, czy w ogóle bardzo jakiejkolwiek dobrze, pracy. Nie ma pieniędzy i Polacy wypieli się. Nie możemy przyjąć tych uchodźców, bo mamy własnych uchodźców, miliony młodych ludzi polskich kresowian, w średnim wieku, opuściło Polskę, zostawiło tu dzieci. Znają język, chcieliby wrócić po latach tułaczki do swojej ojczyzny. Tak. Nie było pieniędzy, żeby pomóc Polakom, którzy są zagrożeni w Donbasie. Tymczasem ktoś w Unii Europejskiej, w Brukseli, czy też może nawet Waszyngton inspiruje takie działania, żeby lawinowo przypływali tutaj imigranci de facto zarobkowi, którzy, jak Państwo znacie doskonale z relacji mediów, oni są zainteresowani tymi krajami, które tak, mają jak największy socjal. Nie chcą się asymilować, nie chcą się rozwijać, chcą tylko otrzymać pieniądze za nic nie robienie. Jak teraz pani premier Kopacz chce spojrzeć w oczy polskim obywatelom, polskim pielęgniarkom, ale także agentom ochrony, także policjantom, także innym grupom zawodowym, rolnikom, którzy nie otrzymują żadnego praktycznie albo bardzo symboliczne wsparcie. Jak spojrzy rodzicom dzieci, czy w ogóle osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, gdy tymczasem imigranci mają otrzymać około 2,5 tysiąca złotych na osobę. Stawiam hipotezę prawniczą, o 2000, że wybory imigrantów, teraz słyszymy o 12 trzecie RP są fałszowane, są niekonstytucyjne i nielegalne. To jest ustawka. Unika tego argumentu, że ta kwota, jakakolwiek ona by nie była, ta liczba, ona co najmniej 10-krotnie zostanie w krótkim czasie zwiększona, ponieważ przybywają tu głównie zdrowi, silni mężczyźni, którzy mogliby pracować i odbudowywać Syrię. Podoba mi się też, że pan Armand nie ma wady wymowy, którą na przykład minister Sadurska. Tymczasem oni uciekają, zostawiają tam bardzo kobiety typową i dzieci, które wadę wymowy. Się tutaj osadzą, na pewno ściągną. I znowu, szczególnie dla ludzi pochodzenia żydowskiego złego, właśnie. To, że ludzie są eksmitowani na bruk. To z tego Państwu powodu, chciałam że pokazać. Mają jakieś zaległości. To jest bardzo dobra konferencja, panie Ryszyński. Naprawdę gratuluję. Czynszu w lokalach należących do miasta. A stać nas na to, żeby płacić wiele tysięcy i przyjmować tych imigrantów. Zatrzymajmy się na chwilę, bo tutaj, proszę Państwa, właśnie emigrantów. Samoobrona zaproponowała na swojej stronie internetowej w 2014 roku, adres tej strony samoobrona.org.pl, stanowisko Prezydium Samoobrony w sprawie agresji Izraela w Strefie Gazy. I Samoobrona między innymi
uważa, że Polska powinna już teraz jednostronnie wypowiedzieć wszelkie umowy z firmami izraelskimi, w tym firmą Rafael, u której MON zakupuje pociski przeciwpancerne, a także odwołać swój udział w tak zwanym polsko-izraelskim dialogu strategicznym. W całości na moim blogu, tu w tym poście, Samoobrona proponuje nałożyć sankcje na państwo Izrael. Z wczoraj, z 10 września, cały tutaj ten tekst umieszczam i linki do strony i także film na YouTube, rozmowy z Antonim Strzałą. I chciałam zapowiedzieć, że jutro pan Strzała przyjeżdża do mnie znowu na kolejną sesję nagrań. Bardzo się cieszę. I dziękuję państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.